Zostawili bez domnego i dobrze. Ja po prostu jest tak, że wiele osób ale go spalili. Albo tam realnie nie mieszkają, bo na przykład no są chodzi, są, albo nie są zarejestrowały się jako osoby bezrobotne, a pracują gdzie indziej, albo po prostu część z nich też nie chce podejmować pracy. Oczywiście no mamy pulę osób, ci, które to każdej religii jakaś taka ciemnota jest, bo tak jak oni tu będą się, w Polsce opowiadać teraz, że jak osób, bezdomnego spalili, to jeden po drugim będzie się patrzył, czy on nie wygląda na bezdomnego, bo jeszcze go wezmą i spalą w takiej ciemnocie, ślepotej głupoty. Urok na siebie rzucą i będą się sobie przyglądać. Ludzie ciemni, średniowieczni, a w każdej religii jest coś takiego. Dlatego to, co mówiłam rano, że Babilon Wielki jako imperium religii różnych, a wszędzie w tych religiach są i mądrzy i głupi. I na własne życzenie, z powodu własnej głupoty, ludzie się poza tym boją, strachu będą żyć, jak to pewien polityk powiedział, strachu będą spać. Od takiej osoby są budowane albo ta, albo to tamto, że się może stać. Przywracające te osoby do podejmowania. Jak ktoś ma dużo bogactwa, to będzie tego bogactwa pilnował, nie będzie mógł zasnąć. Syndromem wyuczonej nieudolności, czyli te osoby pomimo tego, że same chciały jedli, pili, żyli, żyli, w strachu będą. Przeciwności losu, która im się takie pojawi. Mamy czasy. Tutaj również po pierwszej wojnie światowej, to się publiczno-prywatnego, gdzie posypało wszystko. Specjalnym agencjom, które a to i tak dzieje się z różnego powodu. Przecież szatan tylko czeka, żeby gdzieś przez dziurkę od klucza wejść. Czy przez telewizor, czy przez internet, żeby ludzi zdemoralizować, nie prawić, a potem już głaszczą. Ogromny zasób ludzki, natomiast bardzo taki trudno wiesz, poruszyć co jemu nie zależy na niczym tutaj możliwości, żeby to słyszeć. Już teraz sobie upodobał. Rzeczywiście różne. Na ile to są programy, teraz widzisz, a teraz kto by to pomyślał, że żeby je realizować. Może trochę tak, z religijnego. Znaczy, gdy spojrzymy na trendy demograficzne, takie jakie stoją przed Polską, już na bok trochę odsunę kwestię imigracji, chociaż ona przez ostatnie dziesięciolecia bardzo mocną rolę odgrywa w Polsce. Gdy spojrzymy tylko na demografię, on tam w tym mówi, ile książek jest. Ja robiłam zdjęcia do pokazu slajdu, same okładki, no bo tego jest tak dużo, ale niektóre książki, co ciekawsze, to też w środku tekst. I ten Pacelli, te okularki, polityk inteligentny bardzo, człowiek mądry, a potem miał już takie wyrzuty sumienia, że przyjmował w Watykanie na schodach u niego spali. Bez rąk, bez nóg, bo to wiadomo, że to była po wojnie. Wysłania na kursy specjalistyczne. No to jest jak do Pana Boga myślę, że to jakieś ukojenie, no bo to już gdziekolwiek, że jeszcze człowiek ledwie żył, to i na schodach się można spotkać. W zakładzie pracy dopiero wtedy dostają wynagrodzenie, że to jest taki pracownik. A potem oni pomogli im uciec do Brazylii, do różnych tych innych miejsc. Tego typu programy dzisiaj są nakierowane właśnie na skuteczność, a nie na to, żeby wydawać jakby, pieniądze na pewien jakby szatan tym wszystkim kierował reżyserkę uskutecznią. Jakby szatan. A teraz oni się dziwią, że jacyś Arabowie. No, do czego człowiek w ogóle człowiek do czego jest zdolny? Z różnego powodu, religijnego, politycznego, chęć panowania, dominowania ze względu na głupotę tego husa, to mogliby darować. To co byśmy to oglądały z Ewką. No, ale nie. A on z kolei powiedział, że on na uniwersytecie wykładał to on mówił, prawda, on się tego nie wyrzeknie. I podejrzewam, że gdyby drugi raz takie coś miało miejsce, on by wiedział, co go naprawdę spotka, to by chyba też to samo zrobił. Specjalnie. Nie po to głosiłem, żeby teraz wiesz, powiedzieć, że to było wszystko głupotą. Przez ostatnie 25 lat to była siła napędu polskiej gospodarki. Także, proszę Państwa, no bardzo ładny ten film. No i te klechy jakie wstrętne tego króla postraszyły, że jak będziesz go bronił, to co ciebie czeka. Obrzydliwe podejścia. I takie jakie tego chudy, takie buta morda jego, faryzejska morda.
pokazana w internecie. Także proszę Państwa, na czasy tych Babilonek, czyli takich pseudo świąt, no, dla nas wolny czas, nasza tłusta dupa może posiedzieć chociaż trochę raz. Proszę Państwa, groby powielane, faryzeusze, no i jeszcze trzeci, czwarty temat, czwarty wolny. Zapraszamy do słuchania naszego radia Koncita. I nawet bardzo to radio Koncita ciężko wchodzi do internetu, Mareczek powiedział, bo jakiś jest rozmiar inny pamięci na karcie. Rozmiar inny, bo to nie jest duża objętość, powinno wchodzić szybciutko, szybciej jak tamto, ale wchodzi ciężko, bo jakiś inny rozmiar karty jest. O. No takie są różne w internecie, to są, wiesz. Cuda nie widzę. Ja mówię, ja to zauważyłam wcześniej. Z tej karty powinno szybciej przejść, bo ona ma mało rozdzielczość. A tu idzie wolniej właśnie. Takie różne, inne. Inny jest rozmiar tej karty. Rzuciło to na pobliskie drzewo, strażacy zabezpieczyli. Ważniejsze zdarzenie to wyzerwanie też części dachu z budynku miejscowości Przeradź. Problemy z prądem i wodą mają też mieszkańcy Przeradzi i innych miejscowości w okolicach Szczecinka. Synoptycy zapowiadają, że wiatr z każdą godziną powinien słabnąć. Unijny Trybunał Sprawiedliwości zawiesił decyzję Komisji Europejskiej w sprawie gazociągu Opal od Nord Stream do czasów rozstrzygnięcia. Mamy nowe teraz filmy, proszę Ciebie, bo na nowo to idzie. Laleczka i siedzi na złotym kapeluszu. Kolędy z Laleczką. Gazpromowi zwiększenie przesyłu gazu do Europy. PGN IG ostrzegało, że zwiększenie dominacji Gazpromu zagraża naszemu regionowi. Może wpłynąć także na wyższe ceny gazu. I to Laleczka śpiewa. PGN IG Piotr Woźniak powiedział, że udało się zatrzymać kucytat dość niefortunną, mówiąc delikatnie, a dla nas nie... A jak pojedzie do domu, to kopnij tą Olkę Tyłek. Powiedz, żeś Ciałkowa, nie wiesz co to w mieście tak fajnie, że to jest. Arabowie. Pokazały się pierwsze artykuły o tym, że Gazprom mimo wszystko zarezerwował. Myśmy musieli jeden zdobyć się przesyłowych Opala do własnych celów. To naszym zdaniem jest nieprawda. Tym razem zwrócimy się już z bardzo jednoznaczną prośbą o wyjaśnienie przez regulatora, czy tak, jakie konsekwencje to miało. Natomiast reakcja strony rosyjskiej w tej sprawie jest jednoznaczna. Przede wszystkim Gazpromu nie zechcieli się pogodzić z decyzją zawieszającą jednoznacznie wykonanie decyzji Komisji Europejskiej o uwolnieniu Opala na potrzeby Gazpromu wyłącznie. Oficjalną skargę wysłał do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej również polski MSZ. Gazociąg Opal to lądowa odnoga gazociągu północnego poprowadzonego po dnie Bałtyku z Rosji do Europy. Ma 470 km długości. Przeciwko tej inwestycji w ostatnim czasie protestowali w Komisji Europejskiej również Ukraińcy. Podpisanie umowy w sprawie zakupu przez państwo kolekcji książąt Czartoryskich opóźni się, dowiedziała się nieoficjalnie informacyjna agencja radiowa. Umowa negocjowana od kilku miesięcy miała zostać podpisana jutro, ale ten termin jest już nieaktualny. Przed świętami do dymisji podał się cały zarząd Fundacji Książąt Czartoryskich, a tylko jego członkowie mogli podpisać umowę. Tymczasem negocjował ją bez wiedzy zarządu sam fundator, książę Adam Czartoryski. Nie sporządzono nawet wyceny kolekcji, mówi były już prezes fundacji profesor Marian Wolski. Z tego względu, że właśnie jako zarząd odpowiadamy prawnie i majątkowo, własnym majątkiem za podejmowane decyzje, no nie mogliśmy takiego ciężaru i takiej odpowiedzialności ponieść, zwłaszcza, że nie byliśmy na żadnym etapie konsultowani, ani nie braliśmy udziału. Nieoficjalnie wiadomo, że Ministerstwo Kultury ma zapłacić za kolekcję 500 milionów złotych. To zdaniem profesora Wolskiego 20 razy mniej niż wynosi jej szacunkowa wartość. Kolekcja Czartoryskich obejmuje ponad 180 tysięcy obiektów. To obrazy, dzieła rzemiosła artystycznego i sztuki starożytnej. Najcenniejsze są obrazy dama z gronostajem Leonarda da Vinci i pejzaż z miłosiernym Samarytaninem, także Rembrandta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dziś w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotny deszcz. Temperatura od 2 stopni na wschodzie do 6 na zachodzie. Wiatr dość silny i silny. Na wybrzeżu bardzo silny. Zachodni i północno-zachodni. Wiatr w porywach dochodzący do 90 km na godzinę. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o godzinie 16. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 35 minut po godzinie 15. Gość Polskiego
Radio 24, a w naszym studiu pan Paweł Purski, portal izbuk.eu. Dzień dobry. Dzień dobry. No i teraz o niezwykłej rocznicy. 25 lat temu rozpadł się kraj, który chwilę wcześniej był światową potęgą, który tak naprawdę trząsł połową świata i ścigał się z Amerykanami, jeżeli chodzi o opanowanie na naszym globie. Znienacka po prostu zniknął, na jego miejsce powstało, na początku powstały trzy duże państwa, czyli Rosja, Białoruś, Ukraina, a potem podochodziły, że tak brzydko to ujmę, kolejne państwa, które powstały na bazie Związku Radzieckiego. Wspólnota Niepodległych Państw, tak się ten nowy twór nazywał, a to, co przesądziło o jego upadku, to tak zwane porozumienie białowieskie. Ja bym się zastanowił na początek, czy aby na pewno Związek Radziecki upadł znienacka. Może w ten sposób. No, dla jego mieszkańców chyba trochę tak. A mi się wydaje, że też nie do końca, bo mi się wydaje, że nikt lepiej niż mieszkańcy w ogóle Związku Sowieckiego nie czuli tego, że coś się dzieje i że coś musi zostać zmienione w państwie. W państwie, które jakiś czas temu jeszcze toczyło wojnę w Afganistanie, którą przegrało. No jak wielkie imperium, jak wielkie mocarstwo mogło taką wojnę w Afganistanie przegrać? W państwie, którego symbolem wcześniej było trzech starych, wiekowych, umierających faktycznie ze starości sekretarzy generalnych. No i w 1985 roku było nagle takie poczucie, że coś musi zostać w tym państwie zmienione, żeby ono przetrwało. I wtedy pojawił się na scenę polityczną w Rosji, wtedy w Związku Sowieckim wszedł nie kto inny jak Michał Gorbaczow. 54-letni młody, relatywnie pierwszy sekretarz, którego głównym zadaniem było to, żeby to państwo, o którym już praktycznie wszyscy wiedzieli w Rosji, że coś się z nim złego dzieje, postawić z powrotem na jakieś dobre tory. Co ciekawe, w Rosji faktycznie było wiadomo, że potrzeba reform, chyba jak to mówią, pierestrojki, głasności, uskorzenia, tych wszystkich przyspieszenia, otwartości, właśnie pierestrojki, przebudowy całego państwa. To z drugiej strony, jeśli analitycy zachodni, analitycy CIA, czy różnych innych zachodnich, natowskich też służb patrzyli na to, co się dzieje w Rosji, to oni nie przewidywali upadku Związku Sowieckiego. Dla nich wyglądało na to, że ten Związek Sowiecki jest, można powiedzieć, wieczny. No i kiedy nagle w 1988 roku tak naprawdę zaczęły się pierwsze ruchy już w tym kierunku, że pierwsze państwa zaczęły, to była Estonia, ogłaszać jakby suwerenność, czyli nadrzędność prawa lokalnego nad prawem Związku Sowieckiego, nagle wszyscy zaczęli łapać się za głowę i zadawać sobie pytanie, dobrze, coś się zaczyna dziać, ale jak nagle możemy pozwolić na to, żeby państwo z tak ogromnym arsenałem nuklearnym, to państwo, które jeszcze do niedawna stawiało na całym świecie wyzwanie Stanom Zjednoczonym, jak możemy pozwolić, żeby to państwo w jakiś sposób niekontrolowany upadało? I wtedy zaczęło się drapanie po głowie w różnych ośrodkach analitycznych na Zachodzie, jak sobie z tym pewnie wszystkim poradzić. A proces się zaczął i nagle w 89, a potem do 91, mnogość wydarzeń, które w tym czasie nastąpiły, pokazała, że on już nie był w żaden sposób, moim zdaniem, do skontrolowania. Michał Gorbaczow nie był w stanie tego procesu zatrzymać, no bo tak naprawdę został wybrany po to, żeby nadać Związkowi Radzieckiemu pewnej nowej jakości, tak? Pewnego nowego tempa, pchnąć ten kraj na nowe tory, więc być może być czymś w rodzaju takiej kroplówki na przeczekaniu. Miał przebudować Związek Radziecki, natomiast dlaczego mu się to nie udało? Bo wcześniej już doszło do nie tylko do tej przegranej w Afganistanie, ale także do nasilenia ze strony Stanów Zjednoczonych wyścigu zbrojeń. Gorbaczow próbował temu w jakiś sposób przeciwdziałać, czasami dosyć nieoczekiwanie zgłaszał propozycje, niejako, można powiedzieć, wzięte z sufitu, jak na spotkaniu kiedyś z George'em Bushem, jeszcze z Ronaldem Reaganem, zaproponował to, żeby zrezygnować z arsenałów nuklearnych, licząc na to, że dzięki temu uda mu się obniżyć w ogóle koszty funkcjonowania tego ogromnego przemysłowo-zbrojeniowego kompleksu Związku Radzieckiego, w którym w szczytowym momencie wydawał kilkadziesiąt procent w ogóle PKB kraju na to, żeby w ogóle to utrzymać i dalej nawiązywać ten wyścig zbrojeń ze Stanami Zjednoczonymi. I on otworzył ten system do pewnego stopnia, tylko że nie wiem, czy już było za późno, tego nie jestem w stanie powiedzieć. Wydaje mi się, że raczej to było to, że jeszcze ludzie nie byli przygotowani do tak otwartych reform,
byli przyzwyczajeni do jakiegoś, powiedzmy, opiekuńczości, jaka tam była ze strony tego Związku Sowieckiego, takiego, powiedzmy, bazowego poziomu, takiego trochę, można powiedzieć, no słabego, no ale jednak dbania o tego, o tych ludzi, i nagle nie nadążyli za tym, co się stało. A potem przecież nagle nałożyły się na to jeszcze tendencje nacjonalistyczne w krajach całego Związku Sowieckiego. Więc to były nie tylko kraje bałtyckie, w których jakby ta świadomość narodowa była szczególnie mocno rozbudzona, ale to była Gruzja, to była Armenia, to był także Azerbejdżan, no, czyli państwa kaukaskie, relatywnie najmniej w tym wszystkim pod względem takiego rozbudzenia nacjonalistycznego miały państwa Azji Środkowej, bo miały słabo wykształcone, powiedzmy, elity. One w pewnym momencie chwyciły to, tę szansę, no i zaczęli wszyscy wyrywać sobie dla siebie jak najwięcej. No to w takim razie dwie bardzo istotne kwestie, skoro mówimy o roku 91, roku 90, dzisiaj roku 91. Na ile znaczenie tej rewolucji, która się dokonała, miało nie kryzys Związku Radzieckiego, nie być może słaba pozycja Michała Gorbaczowa, ale ego, takie polityczne ego, polityczne aspiracje kilku wcześniej, dość chyba pośredni urzędników państwa radzieckiego, mówię tutaj o Borysie Jelcynie, który bądź co bądź do tego momentu nie piastował jakiejś nadzwyczajnej funkcji w tym aparacie państwa, to jedna rzecz. Dwa, jaką rolę w tym wszystkim i czym tak naprawdę był Pucz Jawajewa? Sekretarz partii w Swierdłowsku, czyli Borys Jelcyn, sprawny menedżer, można tak go chyba było nazwać, został ściągnięty do Moskwy przez samego Gorbaczowa. I jako na polecenie Gorbaczowa miał się zajmować szalejącą korupcją. W pewnym momencie Jelcyn zauważył, że jest ogromne pole do wzięcia władzy. Zobaczył, że jest popularny. Już wtedy w Moskwie był popularny, potem był znany w całym Związku Sowieckim. I wyrwał dla siebie co można było, więc... No, a wyrwał całkiem sporo. Wyrwał całkiem sporo, bo wyrwał całą Rosyjską Federację, tak? Czy, no wtedy Rosyjską Socjalistyczną, tak? No tak, tak. Więc to na pewno tu ambicje polityczne grały ogromną rolę. Jeśli chodzi o Jelcyna, to moim zdaniem to był jeden z kluczowych w ogóle liderów, który doprowadzał do tego, do upadku Związku Sowieckiego. Doprowadzał jeszcze w taki sposób, że poza kontrolą pewnych, moim zdaniem, poza kontrolą pewnych innych czynników, poza kontrolą służb, które tradycyjnie w Rosji były silne. I to spowodowało właśnie to, że w sierpniu 91 roku, w nocy z 18 na 19, spiskowcy zapukali do drzwi krymskiej willi dygnitarzy partyjnych, w której przebywał wówczas Gorbaczow, i dokonali aresztowania Gorbaczowa. I wówczas potem pojechali do Moskwy, na czele tego postawili Janajewa. Ta rola Janajewa nie do końca jest tym wszystkim, powiedzmy, znana. On jest symbolem tego puczu, ale tam było jeszcze kilka osób. Moim zdaniem to był pucz zdecydowanie siłowych struktur państwa sowieckiego, które chciało utrzymać swoje wpływy nadal. No tak, ale tutaj rodzi się kilka pytań, bo nie pamiętam żartu z tamtego okresu, jaki krążył po Warszawie, że ten pucz był na tyle źle przygotowany, na tyle nieudolnie poprowadzony, przynajmniej coś takiego można było zauważyć, że w Warszawie mówiono, że towarzysze radzieccy powinni się o ekspertyzę wcześniej zwrócić do generała Jaruzelskiego. On by im pokazał, jak się fachowo i profesjonalnie tego typu zamach stanu przeprowadza. To chyba tak szczególnie w polskim to systemie... To jest oczywiście, ale coś w nim jest, znaczy coś jest na rzeczy. To Wiesław Górnicki by przeczytał dla generała Jaruzelskiego różne socjologiczne dane z tego okresu i stwierdziłby, że taki kurcz, czy tam stan wojenny, powiedzmy, nie miałby w ogóle możliwości realizacji. Dlatego, że ulica moskiewska, już jakby nastroje w całym pozostałościach tego już rozpadającego się, trzęsącej się tej całej machiny Związku Sowieckiego, nastroje ludności były takie, że oni nagle sami wystąpili, poszli na ulicę, byli gotowi się bić z regularnymi wojskami. Wtedy symbolem tego stała się obrona Rady Najwyższej i w ogóle te zdjęcia, jeśli pamiętamy, no, Jelcyna stojącego na czołgu, tak. Prawda? To jest bardzo sławne takie, więc Jelcyn to posłanie całe, można powiedzieć, tam, no też już, no dobrze, no, wypowiedział do całego narodu rosyjskiego. Jednostki specjalne, wojsko nie chciało wziąć w tym udziału, dlatego pucz upadł, bo nie było poparcia ze strony wojska, nie było
poparcia do tego, żeby strzelać do ludności. O ile jeszcze rok temu, dwa lata temu można było to zrobić, rok temu w Wilnie, rok wcześniej w Wilnie można było to zrobić i strzelać pod wieżą telewizyjną, tak? To teraz już tu nie było to możliwe. Wojsko nie chciało brać udziału w rozlewie krwi. Ale na ile problemem było to, że na Litwie strzelano do Litwinów? Natomiast tu trzeba było strzelać do Rosji. To miało znaczenie? Oczywiście, że miało. Oczywiście te animozje, a nawet może nie animozje, tylko rozbudzona świadomość narodowa, ta coraz większa świadomość narodowa była zdecydowanie tutaj czynnikiem ważnym. Wcześniej to samo można było zrobić w Gruzji. Ale to było coś innego chyba. Jakby tak jakiś taki inaczej trochę postrzegani przez te struktury siłowe. Tutaj to byli już sami Rosjanie, więc strzelanie do tych Rosjan to doprowadziłoby prawdopodobnie do ogromnej hekatomby ofiar. Już wszyscy zauważyli, że prawdopodobnie to nie jest potrzebne. A także być może ci inni ludzie ze struktur siłowych zauważyli, że może jednak da się ten system przebudować w jakiś inny sposób, czy też wyrwać dla siebie pewne jego fragmenty. No i wtedy weszliśmy, można powiedzieć, w okres tego różnie potem gadali. Takiej bardzo prywatyzacji, jaka nastąpiła w latach 90., która Rosjanie bardzo źle Także pod sam sufit ten ogień poszedł, złe, niesamowity. Takie biedne lata. Ja mówię, no jeszcze chociaż wiesz, miałyśmy spektakularny pokaz. W naturze, w tych rzeczach, które produkowano. No, ale te natury, jak nie głupoty chyba. Bardzo często właśnie z tych dawnych resortów siłowych, to bezdomny się spalił sobie, albo jakiś tam oczywiście to były zyskowne lata dla tych, którzy byli jakoś przedsiębiorcy tam trochę. Były też zyskowne taki człowiek, nawet lata mi się myślało, że to ten, którego ja znam, ale to jakiś służby. Ktoś inny był. To oni wiedzieli, no to też można było jego twarz widzieć przecież, oni wiedzieli, co można taki jeden, wyrywać, co mi się ciekawe. O nim myślało, to było on żył wielu potem. Też, jakby, ja mówię, Boże, to ty jesteś? Oni też zdobywali różne rzeczy. Ale to wszystko było taki jeden fakt, że już dawno chyba nie żyje, bo to państwową, można powiedzieć, korupcją wtedy. No długo taka, to jeszcze trwało, taka, tak? Te systemy na całą inteligentniejsza była Basia. Nie upadły do końca. No ten huragan to Barbara jakby właśnie. Można powiedzieć, to no i tam jak jest przejście na centralnym było Empik Cafe. Już tego Empik Cafe nie ma, bo ta Ania przeszła na taras. No, ale wtedy, to już jakiś czas. Wtedy było można Empik Cafe był wtedy, kiedy szybko, był ten tak samolot spadł. Nabrać jak najwięcej. I ja po prostu idę tam popatrzeć na ten telewizorek na peronie i wracam. Ta no, gruba niestety działo z Marek przyjeżdżała. Ania, jak ona się no i teraz w takim razie warto, żeby na tę scenę to ja mówię, że polski postać, samolot spadł z prezydentem, a ona no Władimir nie Putin za bardzo w tych latach w mogła jeszcze, to sobie wyobrazić, to uwierzyć, ale okazało się, że sprawdziła, Sobczaka. Tak, sprawdziła, że Sobczaka, tak. Który też potem został oskarżony o ogromne machinacje. No, to tam przychodziła taka Basia. Ja mówię, słuchaj, ona tak postała trochę, pytań, no zaraz dam ci tak samo kawę czy coś. Potem kariera to ta Ania potem jej robiła herbatę, nawet miała taką dyżurną herbatę, że jej robiła, ale tam jej tak usiąść, to było nie jak, bo ona chociaż źle nie wyglądała, całkiem taka Basia, tylko ona była pyskata i ciągle coś było źle. Z Tatianą Pieczenko, I tam Jelcyna, siedziała na ławce raz grała, tam powiedzmy, pierwsze skrzypce z taką, co ma sklepik na, dworze, na centralnym. Na Jelcyna, i faktycznie Hari można Krishna, powiedzieć razem Hari ze Krishna, swoim mężem, zamiast Jelcyna, rama jakiś, schorowanego coś. Alkoholika po kilku zawałach. I ona Harry Ball, Mitaj Gor, Harry Ball, Mitaj Gor. Z Borysem i książkę mi sprzedała za 3,50, wcisnęła, potem mi dawała. Potem na Koszykową przychodziła taka szurnięta trochę, z takiej sekty. I to Basia tam lulała też nieraz. I to było takie apogeum. I co jeszcze? No i ta Basia tam przychodziła na kawkę, dostała i wtedy pojawił się dopiero popyt. Potem ta Ania przyniosła jej od jakiejś swojej babci takie ciuchy, a ta Basia powiedziała, nie będę prowadzi nie. Rosję ku lepszej ja mówię, no pewnie coś ty. Nie sobie dalej przekażę. Już w jakiejś babci brałabyś sobie z ciucholandii, nie będziesz wiedziała pokój, że to będzie jakiejś babci. Raz na jakiś czas wspominałem o takiej koncepcji kolektywnego Putina. No i ta Basia umarła. I tam pod schodami przepędzali ci Zubrzyccy. Ona ludzi. Mówiła, że widziała, jak te chamy pod schodami stały. W czasach trudniej nam to jest powiedzieć, ale wydaje mi się, pilnują sami porządku stały. Ona powie, że ona przekaże, że ona powie, wiesz? I oni ją tak ganiali. Tak. Miał być twarzą układu, wiesz, która nie widziała już komuś tam się powiedzieć zemścić. Tym interesom, które zostały wcześniej bo ją tak pędzali, nie dali tu jej przysnąć. Nie, ale Siemia no, ta Basia i była, i cała ta ekipa swoje wpływy nadal zachowała. Berezowski postanowił w pewnym momencie wystąpić otwarcie przeciwko Putinowi, wcześniej go popierając. Putin się nie cofał w tym momencie.
zniszczył, można powiedzieć, Bielzowskiego całkowicie, zmusił do emigracji, koniec końców prawdopodobnie do samobójstwa. I ta Ania, co prowadziła ten MTK, to była ze Szczecina. Jeszcze wtedy relatywnie aparatczyk z KGB. I ten ojciec przychodził, z 2005 roku. A ja tam przysiadywałam, tam od strony okna się wchodzi, wszędzie. I tam pisałam, tworzyłam te sekretarki. Upadek Związku Sowieckiego to była największa geopolityczna katastrofa. Może poczytać gazetę, bo... No i my sobie zadajemy pytanie, że jak on mógł bardziej mi się tam rozkładało. Dlaczego? Przecież nieprawda. No. Była druga wojna światowa. W ogóle jak można nazwać upadek tak zbrodniczego państwa jak Związek Sowiecki największą geopolityczną katastrofą? Okazuje się, że z punktu widzenia Rosji. No i ona umarła, tak. To tak, właśnie tak. Była taka katastrofa. Skończyła nagle umarła, że gdzieś jeździła w ogóle do Palenicy, tam miała jakąś taką znajomą, że... Komunizm, skończyłość ideologii, nie było do czego się zaczepić, można powiedzieć. Skończyło się to i dlatego powstała swoista pustka w latach 90. Nie tylko ta pustka, te problemy materialne, ale właśnie także pustka duchowa, czego chociażby Witek mówi, że w Berlinie to pełno banków na centralnym, a tylko w Polsce. Centralny to bezdomnie. Centralny to smród. Centralny to smród. Jakąś tożsamość. Tak nie musi być. Na ile rzeczywiście... Putin mówił to, co Rosjanie chcieli usłyszeć. Putin mówił wtedy do Rosjan podczas tego przemówienia. On wtedy wskazywał w całym przemówieniu drogę, jaką musi przebyć Rosja, żeby się rozwinąć. Że Rosja wtedy miała być dyktaturą prawa, to też tak się mówiło, było takie pojęcie w rosyjskim dyskursie. To powodowało, że nawet wielu obserwatorów z Zachodu miało nadzieję, że wreszcie w Rosji dzięki Putinowi stanie się coś, co nie działo się nigdy za żadnych przywódców rosyjskich, sowieckich, czyli rządy prawa. Myślę, że to ta dyktatura oparta na prawie. Rządy prawa. Chodziło właśnie o to takie pojęcie zachodnie. Narzucano tę kalkę rule of law na to, co miało stać się za Putina w Rosji. Jak się potem okazało, to nawet ci, którzy to mówili, to sławni polscy profesorowie zajmujący się Rosją, sami wycofali się z tych słów. Powiedzieli, że Putin koniec końców tego nie dokonał i oni muszą się niestety wycofać ze swoich przewidywań dotyczących Rosji. Putin mówił wtedy do narodu rosyjskiego, pokazywał ciężkie lata, ale pokazywał też, że jest jakaś droga dla Rosjan i dla Rosji. Miał trochę szczęścia, nie da się powiedzieć, że nie miał, bo ceny ropy wówczas zyskowały. Więc nagle okazywało się, że budżet, który był spinany na cenę $20 za baryłkę, dostawał dodatkowych dochodów przy cenie powiedzmy 60 czy nawet więcej, czy nawet w pewnych momentach dochodziło to tam pod koniec 2008-2009, to było w okolicach 140, jeśli dobrze pamiętam, dolarów za baryłkę przez krótki okres. I nagle Rosja okazywało się, że ma ogromne zasoby i może te pieniądze redystrybuować. I wtedy stworzył się taki Russian Dream, można powiedzieć trochę, czyli zaczęła się tworzyć zalążki klasy średniej, czyli takich ludzi, którzy zaczęli mieć więcej pieniędzy, szczególnie skupionych w dużych miastach. I cała masa jest na przykład trochę starszych ode mnie ludzi, trochę takich moich rówieśników, którzy tę umowę społeczną zaakceptowali, bo było to taka umowa, że nie mieszajcie się za bardzo do robienia tą demokracji, tak jak się robi politykę, wy się po prostu bogaczcie, a my zapewnimy resztę. I tak samo dzięki tym wysokim cenom ropy nastąpiła redystrybucja środków zarobionych do nizin, że tak powiem, społecznych. Na poziom socjalny, na poziom społeczny. Wówczas także wojsko zaczęło mieć więcej pieniędzy. Te ceny ropy uratowały koniec końców Rosję w mojej ocenie, a nie doskonałe czy tam dobre rządy. Ale w takim razie, żeby rzeczywiście nie tylko o Rosji, ale mówić o fenomenie tego wydarzenia z 1991 roku, to wypadałoby też kilka zdań poświęcić innym aktorom, którzy wtedy usiedli do tego stołu białoruskiego, podpisali to porozumienie. Stanisław Dobnik, nazwisko dziś chyba dla wielu osób już kompletnie zapomniane i kompletnie anonimowe. Stanisław Szuszkiewicz, no być może na Instagramie będzie nam coś więcej nam mówił. Tak, no, pojawiają się co roku praktycznie regularnie w Warszawie na konferencji organizowanej przez Kijun Europy, wspomnianej przez pana dyrektora Jana Malińskiego. Konferencja nazywa się Warsaw Youth European Conference. Pytanie jest zawsze okazja do tego, żeby zamienić kilka słów. Od nich bije taka swoista
mądrość tych już starszych, doświadczonych ludzi, którzy wiele rzeczy zobaczyli. Trochę przegranych polityków, jeżeli chodzi o swoje kraje? Koniec końców przegranych, bo oni nie wygrywali kolejnych wyborów. Oni brali na siebie ten ciężar i to były państwa jednak zgadzające się na jakąś tam formę demokracji. W związku z tym oni szybko zostali odsunięci od władzy. A nie tak jak na przykład ludzie, bataszkowie z krajów Azji Środkowej. Bo nie zapominajmy, że to, co stało się 8 grudnia, to faktycznie też nie był jeszcze koniec procesu, no bo nagle okazało się, że tych państw powstałych po rozpadzie Związku Sowieckiego jest tam 15, bodajże coś takiego, jeśli dobrze w tym momencie pamiętam. Więc trzeba było podpisać kolejny układ, w którym ta część tej całej reszty państw też do niego przystąpi. Ten układ został podpisany kilkanaście dni później w Ałmapy. I dopiero wtedy to zapoczątkowało ten całkowity rozpad Związku Sowieckiego, w którym 26 wszedł w życie ten dekret, który już o rezygnacji Gorbaczowa z funkcji prezydenta Związku Radzieckiego. On już wtedy nie miał czym rządzić. Wtedy nie było, to była zwiążęta państwa. To była wydrążona, pusta struktura. I to dokładnie, jakby zdaje się sugerować Gorbaczow w swoim ostatnim przemówieniu, które wygłosił 25 grudnia. I wtedy 31 grudnia faktycznie Związek Radziecki przestał istnieć całkowicie, a wszystkie państwa te weszły na kolejną drogę rozwoju suwerennego, tworząc ogromną ilość problemów dla innych państw. No bo tak jak mówiłem, to były państwa, Związek Radziecki był państwem nuklearnym i nagle okazało się, że zamiast jednego podmiotu dowodzącego tymi wszystkimi siłami nuklearnymi, tych podmiotów jest kilkanaście, na terenie których rozmieszczone są siły nuklearne. No i zaczęło się wielkie dyskutowanie, ale także wielki szok ze strony Zachodu, bo Zachód, koniec końców, jak patrzymy, to w tych latach wcale nie chciał tego, żeby ten Związek Radziecki się rozpadał tak, w jakiś niekontrolowany sposób, bo ta struktura, ta wydrążona struktura dawała właśnie kontrolę nad tymi zasobami nuklearnymi. A proliferacja to było coś, czego się wtedy wszyscy bali w całej Europie i w Stanach Zjednoczonych. I tu niestety, mówię to szczerze, że niestety, stawiamy kropkę. Paweł Purski, portal eastbook.eu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Reklama. Wojtek i Ireneusz z Saturna polecają rabat technologiczny. Tysiące produktów aż do 15% taniej. Na przykład telewizor Samsung, 55 cali SWHD, Smart TV, KDR1000, klasa A+. Teraz o 539 zł taniej. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Cenisz dobre i pewne inwestycje? Wybierz obligacje serii E dla inwestorów indywidualnych i zbuduj swój kapitał z giełdą papierów wartościowych. Wartość nominalna jednej obligacji 100 zł. Oprocentowanie zmienne oparte na stawce referencyjnej WIBOR 6M oraz marży. Zbuduj swój kapitał z GTW. Zapisy od 2 do 12 stycznia 2017 roku. www.gtw.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o publicznej ofercie obligacji giełdy papierów wartościowych w Warszawie S.A. w Polsce jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 listopada 2016 roku wraz ze wszystkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej spółki www.gtw.pl. No, to rozumiem! To się nazywa impreza! Ty też! Wpadnij na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert! Na przykład telewizor Sony Smart TV za jedyne 1390 zł! Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł! Smartfon Huawei za jedyne 289 zł! Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że od 1 stycznia 2017 roku opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 7 zł za miesiąc. Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 22,70 zł za miesiąc. Opłatę wnosimy do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Obecnie można już wnosić opłaty za 2017 rok.
Abonament można zapłacić z góry za dowolną liczbę miesięcy. Warto pamiętać, że im większa liczba miesięcy, za które płacimy od razu, tym większa kwota rabatu, którą otrzymamy. To był komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jest 16. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Orkan Barbara traci na sile. Synoptycy zapowiadają, że z godziny na godzinę pogoda będzie się poprawiać. Przedsiębiorcy chętnie rejestrują kasy fiskalne. To efekt loterii paragonowej, tak wynika z danych Ministerstwa Finansów. Ogólna liczba kas rejestrujących w czwartym kwartale 2015 roku wzrosła prawie o 15% w porównaniu do czwartego kwartału. Podpisanie umowy w sprawie zakupu przez państwo kolekcji książąt Czartoryskich opóźni się. Umowa negocjowana od kilku miesięcy nie zostanie jutro zawarta. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Barbara traci impet. Orkan, który od wczoraj łamał drzewa, zrywał linie energetyczne i niszczył dachy, znacznie słabnie. Synoptycy zapowiadają, że z godziny na godzinę pogoda będzie się poprawiać. Najnowsze prognozy zna i przedstawi reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Orkan Barbara, który wczoraj nawiedził Polskę, będzie coraz słabszy, zapowiadają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Największą prędkość wiatr osiągnął dziś w nocy. W województwie zachodniopomorskim porywy przekraczały 110 km na godzinę. Według Małgorzaty Tomczuk z IMGW siła wiatru słabnie odrana. Jeszcze rano porywy notowano do 80-85 km na godzinę. Największe porywy występowały na wybrzeżu, a już teraz te porywy nie przekraczają 75 km na godzinę i z każdą godziną powinny być słabsze. Jutro już sytuacja powinna być zdecydowanie lepsza i tylko rano na krańcach wschodnich jeszcze wiatr może osiągać w porywach 55-60 km na godzinę. Słabnący wiatr powinien coraz mniej przeszkadzać energetykom, którzy od rana usuwają awarie wywołane wichurą. Jeszcze wczesnym popołudniem bez prądu było 100 tysięcy domów. Teraz ta liczba sukcesywnie maleje i wynosi nieco ponad 60 tysięcy, co potwierdza Paweł Majcher z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To są efekty tych nocnych nawałni, dlatego to cały czas spada, ponieważ to jest od rana usuwane i ta liczba rzeczywiście spada, bo to też widać najbardziej właśnie w województwie mazowieckim, gdzie z 35 do 35 tysięcy spadło w ciągu kilku godzin. Także ta liczba będzie spadać z godziny na godzinę. Nie dostajemy informacji o nowych awariach. Sytuacja poprawia się także na Pomorzu, gdzie wichura wyrządziła najwięcej szkód. Mimo wysiłków służb prądu nie ma jeszcze ponad 7 tysięcy gospodarstw, podsumowuje Lidia Zuba, rzecznik prasowy Energii Operatora. Wszystko wskazuje na to, że dotrzymamy słowa i uda nam się to dzisiaj wszystko uporządkować. Obecnie na obszarze Bytowa, Białogardu, Koszalina mamy mniej więcej po 2 tysiące odbiorców bez prądu. Pozostałe obszary jak Drawsko, Kołobrzeg, Szczecinek, Słupsk, Lęborg udało nam się już bardzo dużo naprawić. Na tych obszarach mniej więcej mamy od 200 do 600 odbiorców bez prądu. Na Pomorzu pracuje prawie 100 ekip energetyków. Raport pogodowy i sytuacji w kraju po przejściu wichur przedstawiła nasza reporterka Ewa Wasążnik. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku PGN i G w sprawie gazociągu Opal. Nakazał zawieszenie decyzji dotyczącej oddania Gazpromowi większości praw do korzystania z instalacji. Polska spółka przekonywała, że rozwiązania, na które chciała pozwolić Unia, są niezgodne z europejskimi zasadami dotyczącymi konkurencyjności. Więcej na ten temat reporter Polskiego Radia 24, Lucjan Olszówka. Opal to odnoga gazociągu Nord Stream. Inwestycja od zawsze wzbudzała kontrowersje, kiedy w 2009 roku niemiecki urząd Bundesnetzagentur i Komisja Europejska zgodziły się przyznać Gazpromowi prawo do przejęcia na własny użytek połowy przepustowości tego gazociągu. Już wtedy polska spółka PGNiG miała wątpliwości, czy nie zagrozi to sytuacji na rynku dostaw surowca w Europie Środkowej. Zastrzeżeń przybyło, gdy w tym roku Bundesnetzagentur postanowił przyznać Gazpromowi monopol na korzystanie z tej instalacji. Decyzja wymagała jednak zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Komisja dała zielone światło, by Gazprom mógł zająć 80% mocy, a prawa do pozostałych 20% mógłby wykupić na aukcjach. Działania bez precedensu i sprzeczne z prawem. Tak sytuację oceniało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, powołując się na europejskie regulacje dotyczące konkurencyjności. I choć skargi były odrzucane przez unijnych komisarzy, to ich decyzję wstrzymał Trybunał Sprawiedliwości. Informował dzisiaj o tym prezes PGNiG Piotr Woźniak.
Trybunał zarządzał, wyjaśnił Komisji Europejskiej, no, które najwyraźniej wystarczyły do tego, żeby nasze argumenty przeważyły nad argumentami jakimikolwiek innymi. Decyzja o zawieszeniu została podjęta 23. Co to znaczy? Można w związku z tym wykorzystywać do czasu zmiany tej decyzji. Trybunału nie można wykorzystywać gazociągu Opal w celach, o które wnioskował na prośbę Gazprom, regulator niemiecki, do Komisji Europejskiej. Polska spółka alarmowała, że monopol Gazpromu może przełożyć się na wzrost cen tego surowca. PGNiG poinformowało także, że wykryło fakt zawyżania cen, którego mieli dopuścić się Rosjanie. Prezes Woźniak, jak mówił, liczy na szybkie rozpatrzenie tej sprawy przez Trybunał i uregulowanie kwestii gazociągu Opal. Zaznaczył jednak, że Trybunał nie wyznaczył jeszcze terminu kolejnego posiedzenia. Tutaj zawitych terminów nie ma, przynajmniej nie są nam znane, ale to zależy od siły argumentów, które przedstawią obie strony, bo obie na pewno będą udzielać wyjaśnień w tej sprawie, zresztą na konkretne wezwanie, na jednoznaczne wezwanie Trybunału. Terminu nie umiem zakreślić. Mimo decyzji Trybunału w rosyjskiej prasie pojawiły się doniesienia świadczące o zignorowaniu przez Gazprom zawieszenia tej decyzji i zwiększenia przepustowości do 80%, tak jak sugerowała to Komisja Europejska. PGNiG, odnosząc się do tych publikacji, oceniła, że są nieprawdziwe. Lucjan Olszówka, Polskie Radio 24. W informacjach dnia echa wywiadu Jarosława Kaczyńskiego dla tygodnika W sieci prezes PiS komentował sejmowy protest opozycji. Trzeba to nazwać wprost, to była próba puczu. Sygnały o takiej możliwej próbie przejęcia władzy docierały już do nas wcześniej, mówił dziennikarzom Jarosław Kaczyński. Podkreślał, że okupacja Sejmu miała uniemożliwić uchwalenie budżetu na przyszły rok. Prezes PiS ocenił, że sprawa formy i obecności dziennikarzy w parlamencie była jedynie pretekstem. Gdyby nie było sprawy mediów, wymyśliliby coś innego. Byli przygotowani na tę akcję. To była planowana awantura, powiedział Jarosław Kaczyński. To absurd i desperacka próba mobilizacji własnych zwolenników. Tak do słów prezesa PiS odniósł się wiceszef PO Tomasz Siemoniak, który zwrócił uwagę, że jeśli ktoś zarzuca opozycji antydemokratyczne działania, to zaostrza sytuację. Z kolei Ryszard Petru uważa, że mówienie o puczu w sytuacji, gdy PiS łamie konstytucję i prawo, jest niepoważne. Lider Nowoczesnej zapowiedział, że jeśli do 11 stycznia nie będzie ze strony PiS woli rozwiązania, jak to ujął, napiętego kryzysu państwa, to zaapeluje do Polaków, aby jak najliczniej stawili się przed Sejmem, aby wywrzeć polityczną presję na tych, którzy łamią prawo i nie szanują konstytucji, powiedział Ryszard Petru. Loteria paragonowa zwiększa wpływy do budżetu. Do danych Ministerstwa Finansów dotarła informacyjna agencja radiowa. Przedsiębiorcy chętniej rejestrują kasy fiskalne. W niektórych branżach rosną też rejestrowane obroty. Paweł Jurek z Biura Prasowego Resortu Finansów powiedział, że ministerstwo ma już pierwsze dane na temat skutków loterii. Ogólna liczba kas rejestrujących w czwartym kwartale 2015 roku, czyli w pierwszych trzech miesiącach funkcjonowania loterii, wzrosła prawie o 15% w porównaniu do czwartego kwartału 2014 roku. W tym samym okresie w premiowanej wtedy branży, to było fryzjerstwo, a także pozostałe zabiegi kosmetyczne, liczba kas wzrosła aż o 38% na wielkość obrotów o 1/5, czyli o 20%. Wpływy z podatku VAT z premiowanej branży wzrosły w ujęciu rocznym o 13%. Do tej pory w loterii zarejestrowano około 120 milionów paragonów. Do końca roku tak zwaną branżą premiowaną są przewozy taksówkarskie. Ostatnią branżą w pierwszym kwartale przyszłego roku będzie sprzedaż paliw na stacjach benzynowych. Loteria rozpoczęła się 1 października minionego roku. Paragony można rejestrować do końca marca przyszłego roku. Podpisanie umowy w sprawie zakupu przez państwo kolekcji książąt Czartoryskich opóźni się, dowiedziała się nieoficjalnie informacyjna agencja radiowa. Umowa negocjowana od kilku miesięcy miała zostać podpisana jutro, ale ten termin jest już nieaktualny. O szczegółach powie Paweł Pawlica. Przed świętami do dymisji podał się cały zarząd Fundacji Książąt Czartoryskich, a tylko jego członkowie mogli podpisać umowę. Tymczasem negocjował ją bez wiedzy zarządu sam fundator, książę Adam Czartoryski. Nie sporządzono nawet wyceny kolekcji, mówi były już prezes fundacji profesor Marian Wolski. Z tego względu, że właściwie jako zarząd odpowiadamy prawnie i majątkowo, własnym majątkiem za podejmowane decyzje, no nie mogliśmy takiego ciężaru i takiej odpowiedzialności ponieść, zwłaszcza, że nie byliśmy na żadnym etapie konsultowani ani nie braliśmy udziału. Nieoficjalnie wiadomo, że Ministerstwo Kultury ma zapłacić za kolekcję 500 milionów złotych.
to zdaniem profesora Wolskiego 20 razy mniej niż wynosi jej szacunkowa wartość. Kolekcja Czartoryskich obejmuje ponad 180 tysięcy obiektów. To obrazy, dzieła rzemiosła artystycznego i sztuki starożytnej. Najcenniejsze są obrazy Dama z gronostajem Leonarda da Vinci i pejzaż z miłosiernym Samarytaninem pędzla Rembrandta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Piotr K., przedstawiany niegdyś w mediach jako najmłodszy polski milioner, w rękach policji. 24-letniego mężczyznę, dotychczas nieuchwytnego dla organów ścigania, zatrzymali na podstawie europejskiego nakazu aresztowania austriaccy funkcjonariusze. Edyta Adamow z Komendy Stołecznej Policji powiedziała, że Piotra K. przez ponad rok poszukiwali polscy policjanci i w końcu udało im się ustalić, że mężczyzna w okresie świątecznym będzie w Austrii. W wyniku działań operacyjnych ustalili miejsce pobytu 24-letniego Piotra K. Poszukiwany od ponad roku europejskim nakazem aresztowania mężczyzna został ujęty w sobotę na terenie Austrii. Tamtejsi policjanci zatrzymali 24-latka po informacji, jaką otrzymali od stołecznych funkcjonariuszy. Piotr K. jest podejrzewany o oszustwa w działalności gospodarczej, m.in. o wprowadzenie do obiegu leku bez stosownego zezwolenia. Mężczyzna był twarzą firmy, która sprzedawała różnego rodzaju preparaty, np. środki do wybielania zębów. Był zapraszany do popularnych programów śniadaniowych, gdzie określano go mianem najmłodszego polskiego milionera. Po tym, jak zainteresowali się nim śledczy, Piotr K. przekonywał, że jest niewinny. Wielokrotnie publikował też w sieci oświadczenia i filmy, w których wyśmiewał policjantów, którzy nie potrafili ustalić miejsca jego pobytu. Mężczyzna ma zostać wkrótce przewieziony do Polski. Policja w Berlinie zatrzymała 7 mężczyzn podejrzanych o próbę podpalenia bezdomnego. 6 z nich zgłosiło się na policję, 1 został ujęty przez funkcjonariuszy. W noc wigilijną grupa młodych mężczyzn oblała łatwopalnym płynem i podpaliła 37-letniego bezdomnego, śpiącego na ławce na stacji metra. Ogień szybko ugasili przechodnie i maszynista pociągu, który zatrzymał się na stacji. Bezdomny nie odniósł żadnych obrażeń. Sprawcy ataku, według dziennika Bild, Syryjczycy i Libii, w wieku od 15 do 21 lat wsiedli do pociągu metra, gdzie sfilmowała ich kamera monitoringu. Policja upubliczniła nagranie w internecie. Zdaniem funkcjonariuszy to w związku z publikacją. Mężczyźni sami zgłosili się na policję. Sprawcy są podejrzani o usiłowanie zabójstwa. Policja poszukuje świadków tego ataku. Jak podkreśla gazeta Berliner Morgenpost, policja tym razem bardzo szybko doprowadziła do upublicznienia materiału z kamery. Zazwyczaj procedura ta trwa nawet kilka miesięcy. Prorosyjscy separatyści zwolnili 2 Ukrainki, które przetrzymywali jako jeńców od kilku miesięcy. Twierdzą, że stało się to po rozmowach z Nadią Sawczenko. Kijów nie uznaje samodzielnych negocjacji byłej pilotki z separatystami. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jedna ze zwolnionych kobiet to pracownica sądu w Mariupolu, która została aresztowana przez separatystów podczas wizyty u matki. Druga z kobiet to ukraińska dziennikarka, która pracowała na terenach zajętych przez Polskarzy. Separatyści oświadczyli, że zwolnienie to wynik rozmów na ławce. Polskarzy z Nadią Sawczenko. To jeszcze tu, to jeszcze tu. Ale tam, gdzie ci Arabowie są, to by ją podpalili. Sawczenko miała negocjować zwolnienie ukraińskich jeńców bez powiadomienia o tym ukraińskich władz. Wywołało to nad Dnieprem szereg negatywnych ocen. Mówiło się o tym, że była ukraińska lotniczka świadomie bądź nie działa na korzyść Rosji. Nadia Sawczenko została usunięta z partii Batyszczyna. Dzisiejsze zwolnienie jeńców zdaniem ukraińskich władz również nie jest efektem rozmów Nadii Sawczenko, a negocjacje na temat uwolnienia trwały od wiosny. Kijów kilka dni temu rozpoczął procedurę zwolnienia 15 przetrzymywanych przez siebie separatystów. Ma to być pierwszy krok do rozpoczęcia szerokiego procesu zwolnienia jeńców. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Tajfun Nocten, który świętowego narodzenia przeszedł nad Filipinami, osłabł do tropikalnego sztormu. Władze tak, w Manili podały, uragan do sztormu. Tajfunu zginęło. Proszę Państwa, my tu mamy takie sztormy na tej Saskiej, że szok. Trwa szacowanie strat. Więcej w relacji naszego korespondenta. Nocten był jednym z silniejszych tajfunów, które w tym roku nawiedziły Filipiny. Przed dotarciem nad archipelag tajfun osłabł, co znacznie zminimalizowało szkody. W wielu miejscach doszło jednak do podtopień i osunięć ziemi. Święta z terenów najbardziej zagrożonych ewakuowano. Jak to przyjemnie w domku siedzieć, widzisz dzieciątko. Sparaliżował też ruch lotniczy w regionie. Odwołanych zostało 330 rejsów. Podczas